Mętak z Koszalina. Jest dosyć sławny case, bo Radek Bartosik jest taką dosyć medialną już teraz osobą. Też był wspomniany wcześniej przez Marka Wzorka, że to jest ten przedsiębiorca, któremu skończyły się wizytówki, dał pracownikom i oni napisali największy obiłek w firmie. Więc to też trzeba podkreślić, że to jest spora firma, oni zarabiają naprawdę duże pieniądze i to jest nie do pomyślenia, żeby prezesowi dać tego typu wizytówkę. Natomiast jeżeli oni dają taką wizytówkę, to znaczy, że ta relacja jest naprawdę luźna. Ja miałem przyjemność z tym człowiekiem spędzić prawie cały tydzień w Warszawie i poznać go lepiej. I ja uważam, że jestem osobą, która bardzo skraca dystans i jest relacyjna, ale ten człowiek po prostu jest mistrzem. Był u mnie na śniadaniu Bienaj, w mojej grupie Bienaj jest Polna, rzeczywiście Zadymia Szostak. Wspomniał, jest tak. Tak, jest naprawdę, do rany przyłóż, że tak powiem. Więc na pewno z takim człowiekiem się miło pracuje, no i też ta firma zupełnie inaczej pracuje niż inne. To jest firma, która zajmuje się likwidacją szkód, natomiast mają swój dział IT. I ten dział IT jest w stanie zrobić w skrajnych przypadkach w 3 tygodnie to, co niektóre firmy w ciągu pół roku, więc no jest to duży plus dla nich. Plus teraz wiem, że ponadto te zespoły operacyjne, które tam się znajdują w firmie, mają oddzielne jak gdyby podmioty gospodarcze, mają pełną transparentność, nawet mają dostęp do konta bankowego, więc no dalej się chyba nie da przeskoczyć. Inne przykłady. Camsoft Podlasie. Jest to firma, Tomka, dokładnie, Tomek Misztab, też go odwiedziłem, super człowiek. Teraz w Warszawie już, nie wiem. Tak, w Warszawie. I to też można by nawiązać trochę do wypowiedzi Gabi, dlatego że mówiła, że tam są w Holandii ludzie, którzy jak gdyby praktyki turkusowe zanoszą do domu. Ja myślę, że Tomek jest taką osobą, sam powiedział, że no, to po prostu działa. I dlaczego jego dzieci miałyby być wychowywane inaczej, a nie w taki sposób. Kolejna firma, to dosyć też taka medialna, z Gliwic, Marco. To jest firma przemysłowa, technologiczna, duża firma. Też nawet robią szkolenia otwarte, dzielą się tą wiedzą. To jest 17 lat praktyki na polskim rynku, więc w zasadzie nikt nie jest w stanie mieć takiego know-how jak oni. A powiedzmy z tych takich firm, które ty obserwujesz w Polsce, z takich nowych, startujących, czy też jakieś takie spotykasz? Bo tutaj są takie, już które funkcjonują. To są dojrzałe firmy, tak. No i tutaj jest taki mały trochę konflikt interesów, dlatego że ja mógłbym teraz wymienić całą listę startupów i byłoby bardzo miło, ale z drugiej strony ja też wiem, że te startupy nie do końca wszystkie są takie turkusowe. Jeżeli mamy inwestora i mamy KPI, mamy cele, jakie mamy zrobić, no to nie jest do końca ewolucyjny sens istnienia, prawda? No, ale z drugiej strony są też zespoły 4 programistów, oni się dobrze bawią i zmieniają świat swoją aplikacją. Może o nich nie usłyszymy, a może usłyszymy właśnie o nich, nie?